Pierwsze sześć zagra w grupie tak zwanej mistrzowskiej z pewną już promocją gry w playoffach, a druga szóstka to dopiero melodia przyszłości, dopiero będziemy się o tym mogli przekonywać, a teraz znowu rozpoczynamy to spotkanie, oczywiście gospodarze białe koszulki, czarne wiatry, natomiast minąć toruńskich zawodników, a teraz niebezpiecznie pod toruńską bramką, strzał broni Michał Plaskiewicz, bardzo szczęśliwie ten krążek do toruńskiej bramki nie trafił, a właśnie uderzał ten, o którym wcześniej mówiłem, a więc Filip Pucherek. Wcześniej się nie udało, a teraz już jest bramka dla zespołu Polonii Bytom, mimo że że bramka została ruszona, ale wcześniej krążek trafił do bramki, która znajdowała się dużym szczęściem, awansował do dalszej fazy tegoż pucharu. I 2-0, kapitalna kontra. Bramkę zdobywa grający z numerem 16 Artur Wieczorek. Czwarta formacja dała znać o sobie. 18 minuta, 27 sekunda. Patrzmy jeszcze raz. Jeżeli chodzi o mecze, to w 15 meczach wystąpił ten zawodnik. Oczywiście nie w pełnym wymiarze. 5 spotkań na koncie rezerwowego dzisiaj Dominika Krausa, ale to jeżeli chodzi o minuty, to 100 minut. Może wrócimy do bramkarzy zespołu Bytomia za chwilę, bo mamy trzecią bramkę. 3-0, bezlitośnie Błażej Salamon wykorzystał błędy toruńskiej defensywy na początku drugiej, zamienić na gola podanie od Marcina Frączka. No a teraz cóż wyprawiają w defensywie torunianie, zostawili Michała Plaskiewicza w zasadzie z dwójką zawodników rywali, no i to tak musiało się skończyć. Skojews podaje, Frączek strzela. Kompletnie niezrozumiała gra w defensywie zespołu toruńskiego. Trudno, jest to wybitny golkiper na Przecianów nie jest wybitnym zespołem, jeżeli chodzi o grę defensywną, a Torunianie nie potrafi ani razu pokonać rywala. Teraz jest bramka dla zespołu toruńskiego, Sierki Kukuszkin bardzo szybko wzmógł Dominika Krausa pierwszym strzałem, pokonał młodego bramkarza Polonii Bytom, no i w 35 minucie i 26 sekundzie Sierki Kukuszkin zdobywa bramkę dla zespołu toruńskiego. Minge, ostatnie sekundy drugiej terci Torunianie w przewadze. Kukuszkin, Kalinowski, no może jeszcze spróbują zagrozić bramce Dominika Krausa, tak, i zdobywają nawet bramki, Żyliński, czy dostawił Daniel Mingę łopatkę kija do tego? Wydaje się, że chyba tak, bo ten krążek nagle tak uderzył, odbijając się od Daniela Mingę. Słodczyk już szuka sobie miejsca, wjechał bardzo pewnie przez Piotra Huzarskiego, no i jest piąta bramka. Czarował Salamon, odegrał do Martina Przygockiego i jest 5-2. Duża także zasługa przy tej bramce Marcina Słodczyka, który tutaj widać. Żyliński. Sarszok jest bramka numer 3. Teraz wjechał do tercji obronnej. Dosyć, chyba tutaj troszeczkę winy trzeba zrzucić na Dominika Krausa. 3-5. 58 minuta i 47 sekunda. Jarosław Sarszok. Pierwsza bramka. Nikt już bramki w tym meczu nie strzeli. W tym momencie rozbrzmiewa ostatnia syrena. W tym meczu 5-3. Polonia Bytom wygrywa w Toruniu z Nestą Mirę z Toruń. Przypomnijmy strzelców bramek Błażej Salamon, Artur Wieczorek, Tomeczko, Marcin Frączek oraz Martin Przygocki. Dla Polonii Bytom, dla gospodarzy strzelali zagraniczni zawodnicy Siergiej Kukuszkin, Jewgień Żyliński oraz Jarosław Sarszok. Polonia Bytom dziewiątym drużyną, która wygrywa na Tortorze. Gospodarze cały czas na własnym lodzie bez punktów.